Chcemy obliczyć granicę przy x dążącym do minus nieskończoności z funkcji pierwiastek z 4x do 4 odjąć x podzielone przez 2x kwadrat plus 3. Jak zwykle zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj samodzielnie to zadanie rozwiązać, zanim zobaczysz resztę filmu. No a ja, jak mam liczyć granicę takiego ilorazu w nieskończoności, wszystko jedno czy w plus czy w minus nieskończoności, no to to co zawsze robię, to wyciągam sobie w liczniku w mianowniku x. W najwyższej potędze, jaka występuje w mianowniku. W tym wypadku to jest x kwadrat, to jest najwyższa potęga x w mianowniku. Jak wyciągnę sobie x kwadrat z licznika i z mianownika, no to ten x kwadrat mi się skróci i dostanę takie wyrażenie, w którym w mianowniku będzie coś, co będzie dążyło do jakiejś stałej. A zaraz się przekonamy, jak to działa. Czyli jak zwykle, tutaj, jak wyciągnę x kwadrat i skrócę, no to tak jakbym podzielił licznik i mianownik przez x kwadrat, no to napiszmy 1 przez x kwadrat razy to. 1 przez x kwadrat razy to. No i zobaczmy, co wyjdzie. Tutaj może, że teraz, żeby nie przepisywać w kółko tego mianownika, to ja sobie szybko obliczę, do czego mi się uprości, jak się uprości ten licznik. Czyli tym licznikiem samym się zajmiemy. Czyli będziemy mieli tak, tutaj mogę napisać, że to jest 1 przez pierwiastek z x do 4. To jest to samo. Pierwiastek z x do 4 to jest x kwadrat, a po to tutaj piszę ten pierwiastek, żeby żeby wejść z tym x pod pierwiastek, tutaj, no bo teraz, jak mam 1 przez pierwiastek razy pierwiastek, no to mogę napisać, że to jest pierwiastek z ilorazu. Z tego przez x do czwartej. No a tutaj mogę teraz wykonać jeszcze dzielenie, czyli będę miał pierwiastek. Jak podzielę 4x do czwartej przez x do czwartej, to zostanie mi po prostu 4. Odjąć x przez x do czwartej to będzie 1 przez x do trzeciej. Czyli w liczniku będę miał, tutaj nie zapominajmy o granicy, granica przy x dążącym do minus nieskończoności. I w liczniku mam pierwiastek z 4. Odjąć 1 przez x do potęgi trzeciej. A w mianowniku... No tutaj to jest łatwo, dlatego tego nie rozpisywałem, bo tu jak podzielę przez x kwadrat, to będę miał 2 dodać 3 podzielone przez x do kwadratu. No i teraz rzeczywiście dostajemy w mianowniku coś, co dąży do stałej, dlatego że jak x dąży do minus nieskończoności, czy też plus nieskończoności, to jest wszystko jedno, to taki ułamek 3 przez x kwadrat dąży do zera, bo tutaj mianownik rośnie w sposób nieograniczony, licznik jest stałą, czyli odwrotność takiej bardzo dużej liczby to dąży do zera. Podobnie w liczniku mamy taki tutaj składnik. To wyrażenie dąży, ten ułamek dąży do zera, jak x dąży do minus i skończoności. No i to, co nam zostaje, to zostaje tutaj w liczniku, zostaje po prostu, teraz mogę wykonać to przejście graniczne, te, te składniki dążą do zera i zostaje mi tylko pierwiastek z czterech w liczniku przez dwa w mianowniku, czyli to jest dwa podzielone przez dwa, czyli to jest jeden. No i liczyliśmy, taki jest wynik tutaj. Tą granic ta granica jest równa 1 po prostu.